Szczęść Boże, Walina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Sejm odrzucił wniosek PiS o referendum w sprawie sześciolatków. Wniosek o przeprowadzenie referendum poparło 174 posłów. 254 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem posłowie opozycji pytali, dlaczego rząd nie liczy się z głosem społeczeństwa, które chce zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Pytanie do Donalda Tuska. Dlaczego pan, dlaczego rząd tak bardzo, panicznie wręcz, boi się zapytać o opinię Polaków w tej sprawie? Przed miesiącem, 8 listopada, większość rządowa odrzuciła wniosek o referendum, wniosek obywatelski, pod którym podpisało się około 1 000 000 Polaków. My wychodzimy im naprzeciw. Wtedy padał zarzut, że tamten wniosek zabierał zbyt wiele pytań. W związku z tym dajemy pod rozwagę Wysokiej Izbie, a później Polakom jedno pytanie. Tragiczną spuścizną komunizmu jest przekonanie rządzących o tym, że wiedzą lepiej, jaka jest rzeczywistość i co jest potrzebne obywatelom, aniżeli sami obywatele. I tutaj mamy do czynienia z taką klasyczną arogancją władzy. My od lat mówimy o tym, że podstawy programowe, na które rząd wydał mnóstwo pieniędzy, są niezgodne z wiedzą o rozwoju psychofizycznym dziecka. Dlatego rodzice boją się posłać dzieci wcześniej do szkoły. Dlatego protestują. Dlatego uważają, że to oni przede wszystkim powinni decydować o tym, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Po to, żeby później nie było niepowodzeń szkolnych. Jeżeli macie obawy, nie jesteście pewni, czy szkoła jest przygotowana, zajrzyjcie na stronę, pójdźcie do szkoły, porozmawiajcie z dyrektorem, porozmawiajcie z nauczycielem wczesnoszkolnym, sprawdźcie, czy w tej szkole jest kącik zabaw dla dzieci. Jeżeli coś was niepokoi, mamy specjalną infolinię, dzwońcie albo piszcie, będziemy to weryfikować. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, zawartego w druku nr 2022, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 435 posłów, większość bezwzględna 218. Za wnioskiem oddało swój głos 174 posłów. Przeciwnego zdania było 254 posłów, 7 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie uwzględnił wniosku. A burzliwą dyskusję Sejm rozpoczął od afrykańskiego pomoru świń, który zdestabilizował polskie rolnictwo. Opozycja stanowczo akcentowała, że polski rząd w tej sprawie nie kiwnął palcem, a koszty braku działań ponoszą polscy rolnicy. Komisja Rolnictwa od dawna ten problem monitoruje. Zwracaliśmy uwagę panu ministrowi rolnictwa wielokrotnie na możliwość wystąpienia ognisk pomoru, przynajmniej od czasu, kiedy pojawiły się w Rosji, na Białorusi i na Litwie. Pytaliśmy, jak jest przygotowane państwo polskie w zakresie środków, procedur administracyjnych, możliwości rekompensat dla rolników, którzy poniosą z tego tytułu i ponoszą ogromne straty. Ministerstwo Gospodarki od 10 lat odpowiada za Agencję Rezerw Materiałowych. I chcę powiedzieć panu posłowi Piechocińskiemu, panu premierowi, jak również posłankom i posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego, żebyście opinii publicznej nie wprowadzali w błąd. Od 10 lat nie ma skupu interwencyjnego. Sytuacja polskich rolników jest fatalna. Większość krajów przestała importować polską żywność w związku z afrykańskim pomorem świń, którego ognisk de facto nie mamy w kraju. Polscy rolnicy ponoszą ogromne straty, a to, jak tłumaczą gospodarze, w dużej mierze zawdzięczamy sprawom politycznym, z którymi nie radzi sobie rząd. Po przyjętej przez Donalda Tuska dymisji ministra rolnictwa na stanowisko powróci najprawdopodobniej, i tu ciekawostka, odwołany przed kalembą Marek Sawicki.
Dymisji Stanisława Kalemby zażądał szef PSL-u, a zarazem wicepremier Janusz Piechociński. Podobne ultimatum usłyszał główny lekarz weterynarii. Powód? Bezczynność w sprawie milionowych strat, jakie ponoszą rolnicy w związku z afrykańskim pomorem świń, który, jak warto dodać, wykryto nie u świń z hodowli, ale wyłącznie u dzików żyjących przy granicy z Białorusią. Kalemba złożył na biurko premiera Donalda Tuska rezygnację ze stanowiska, jednak winą za brak pomocy dla rolników obarcza cały rząd, którego tempo co do zaangażowania w sprawę pozostawia wiele do życzenia. No, liczymy na działania rządu. Te działania, z tego co wiemy, są podejmowane, ale te działania są zbyt wolne. W tej chwili rolnicy ponoszą duże straty, a już trzeba wyjeżdżać w pole, siać zboża, siać nawóz, opryskać to wszystko, a na to brakuje środków. A zatem co zrobić, by uzdrowić sytuację? W tej chwili jak najszybciej trzeba zdjąć tuczniki ze strefy buforowej, bo tamci rolnicy nie mają możliwości sprzedaży tych tuczników. Tuczniki przerastają, nikt nie chce ich od nich odebrać i ta sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. Jeżeli chodzi o inne rejony polskie, nieobjęte strefą buforową, rolnicy liczą na wsparcie finansowe, na rekompensatę strat, jakie ponieśli ze względu na obniżkę cen tuczników. W niedzielę mieszkańcy Krymu zadecydują o przyszłości autonomicznej Republiki Krymu i jej ewentualnym włączeniu w skład Federacji Rosyjskiej. Zarówno kraje Zachodu, jak i władze w Kijowie zapowiedziały, że referendum jest nielegalne, nie uznają jego wyników. Autonomiczna Republika Krymu jest politycznie powiązana z Ukrainą, jednak geograficznie, historycznie i politycznie ma silne związki z Rosją. Republika zamieszkana jest głównie przez Rosjan, ale też Ukraińców i Tatarów. Status Autonomicznej Republiki Krymu jest regulowany przez Konstytucję Ukrainy oraz ustawę zasadniczą samej Republiki. Wszelkie akty prawne uchwalane przez Radę Najwyższą Republiki muszą być zgodne z przepisami Ukrainy i Konstytucją Republiki. Stąd podważa się legalność planowanego referendum. Jak zapowiedziano, padną na nim dwa pytania. Czy popierasz zjednoczenie Krymu z Rosją jako podmiot Federacji Rosyjskiej? I drugie pytanie, czy popierasz przywrócenie Konstytucji Republiki Krymu z 1992 roku? Są to dwa pytania, kwadraty do oznaczenia odpowiedzi, jednak obywatel może nie zaznaczyć żadnej z nich. Z badań przeprowadzonych w 2001 roku wynika, że autonomiczną Republikę Krymu zamieszkują prawie 2 miliony ludzi, z czego 58% stanowią Rosjanie, 24% Ukraińcy, a Tatarzy 12%. Taki układ demograficzny jest wynikiem wydarzeń historycznych, które miały miejsce po II wojnie światowej. Do 1945 roku zdecydowaną większość mieszkańców Krymu stanowili wyznający islam Tatarzy, którzy pojawili się na tych terenach w XVIII wieku wraz z mongolską Złotą Ordą. W wyniku przejęcia Krymu przez Rosję na Tatarów spadła pierwsza fala represji. Na Półwyspie rozpoczęła się akcja kolonizacyjna Rosjan. Historycy szacują, że za rządów bolszewickiej administracji w latach 1921-1941 na Krymie zaginęło około 160 tysięcy Tatarów. Masowe wysiedlenia uczyniły z Krymu terytorium zamieszkałe głównie przez Rosjan. Nie zmieniło tego przyłączenie w 1954 roku przez pochodzącego z Ukrainy Nikitę Chruszczowa obwodu krymskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Gest ten miał znaczenie symboliczne. Przekazanie Półwyspu nastąpiło w 300. rocznicę zjednoczenia Ukrainy z Rosją. W Sewastopolu, który jest miastem wydzielonym na prawach obwodu, stacjonuje rosyjska flota czarnomorska. W 2010 roku ukraiński prezydent Wiktor Janukowycz podpisał z władzami w Moskwie porozumienie, na mocy którego Rosjanie będą dzierżawić tę bazę do 2042 roku. Poprzednie ustalenia zakładały obecność rosyjskiej floty do 2017 roku. Na arenach zimowych igrzysk paraolimpijskich w Soczi zaprezentuje się czterech polskich sportowców. Wojciech Taraba wystąpi w snowboardowym krosie, Kamil Rosiek i Witold Skupień w biatlonie, a Maciej Krężel w supergigancie do superkombinacji. Do zawodów biatlonowych na 15 km zgłoszeni zostali 30-letni Kamil Rosiek ze startu Nowy Sącz, który ma dysfunkcję nóg, oraz jego kolega klubowy, młodszy o 5 lat Witold Skupień, z niepełnosprawnością rąk.
Rosiek wystąpi w kategorii siedząc, natomiast skupień stojąc. W snowboardowym krosie będzie rywalizować 28-letni Wojciech Taraba ze startu Bielsko-Biała, który ma amputowaną nogę. W supergigancie kończącym zawody w superkombinacji pojedzie zajmujący trzecią lokatę po slalomie 23-letni Maciej Krężel ze startu Katowice. Towarzyszyć mu będzie przewodniczka Anna Ogarzyńska. Igrzyska paraolimpijskie zakończą się 16 marca. I teraz to wszystko. Ponownie z Państwem spotkam się o godzinie 12. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Milecka. Zapraszam wszystkich Państwa na prognozę pogody. Nad przeważającą częścią Europy w dalszym ciągu rozległy, suchy i pogodny układ wysokiego ciśnienia. Nad Atlantykiem pogłębia się jednak niż, które szybko będzie przemieszczać się w kierunku Bałtyku. Warunki pogody w Polsce kształtuje wspomniany klin wyżowy, a nad obszar kraju napływa sucha, a od jutra chłodniejsza i wilgotna masa powietrza. Na północy Europy pojawi się dziś więcej chmur i zacznie padać deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Nad pozostałą częścią kontynentu słonecznie i jeszcze ciepło. Od 8 stopni Celsjusza w Moskwie do 19 w Marsylii. A w Polsce na niebie będzie przeważać zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu bezchmurnie. Dużo słońca i pogodnie, a na termometrach maksymalnie od 7 stopni na Pomorzu Gdańskim do 15 w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Barometry w południe wskażą około 1022 hektopaskali, a ciśnienie w dalszym ciągu będzie spadać. A już teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam. Nadchodząca noc ciepła. Termometry wskażą od 6 do 4 stopni Celsjusza. Jutro natomiast pogorszenie warunków pogody. Bardzo silny, porywisty wiatr, a na Bałtyku sztorm. Zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami, głównie na Pomorzu. W ciągu dnia opady deszczu przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i w górach sam śnieg. Na termometrach od 6 stopni w rejonie Warmii i Mazur do 10-12 w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Temperatura odczuwalna będzie jednak znacznie niższa. Na warszawskich barometrach będzie w południe poniżej 1000 hektopaskali i ciśnienie w dalszym ciągu będzie spadać. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 12.00.